Siemaneczku ludzie, witajcie tutaj. Maczek, w tym odcinku zajmiemy się zamkiem w zimie. Tutaj na dzień dobry mam jakieś wstępne przesłuchanie. Jest to dokładnie ten sam moment, w którym ostatnio... Ostatnio... skończyliśmy. I postaram się wybrać inne questy. Boże, inne questy niż... wybrałem na streamie. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej, potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Zabrałem się razem z Jorvetem, przywódcą komanda Skojatel. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. O, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lokmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Tu nie wiem, co w Wiedźminie 2 zrobiłem, w każdym razie no... Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie, już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Ja zabiłem Leto. W tamtym save'ie nie. W tym save'ie... A, dobra. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. No, także ten tego. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju.
mogę iść, tak? Gra mnie strollowała. O, zajebiście, ogień z dupy. Rewelacja. Co to jest? Elegancki. Modny. A, modny dworski, a to modny. Wszystko wygląda kupa maryna. Oj, tam dawaj to. A drogie to w ogóle? Może sprzedam takie gówno. Może to dla ważności nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem. Niechże ważność się ubierze. Przecież kurwa jestem ubrany. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy ważność jest kontent ze stroju? Nie, ale chuj z tym. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? A. Nie ma potrzeby. Ważmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że ważmość wie, jak się skłonić. O nie, tylko nie to. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech ważmość zademonstruje. Tak, proszę ważmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech ważmość powtórzy. Oj, to chyba to było. Proszę ważmości, to nie czas ani miejsce na wygłupie. Nie, to nie było to. Niech ważmość patrzy uwagę. Dobra, właśnie na ryj. Niech ważmość powtórzy. Przesuń prawą nogę do przodu. Nie. Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. No i zajebiście. Do cesarza ważmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że ważmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. A nie, nie zapierdalaj pan tak. Imgrimie ep art herzer, deitven adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde. Evelien namen vadgen vavort. O, ruchy, kurwa, nie mam czasu.
Myślałem, że przed nikim nie zginasz karku. Nie chciałem sprawić przykrości Chamberlainowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. O kurde, to jest jego... Przeoczyłem to. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody. I tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. O kurwa, to się porobiło. Waszmość pozwoli zamknąć. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. A jest Galen, południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. Nie dość, czekaj. Ja, Ander. Dafriden Enenek. Estuum Esosal Enenfar. Kurwa, nie mogę skakać, nie mogę biegać. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. No problem. Naostrzyłeś już to pióro? Tak? To zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko... Właśnie tutaj było coś... Można było jakąś ścianę rozwalić gdzieś, coś czytałem. Sege! Gotowe! Zamknięte. Gdzieś właśnie tutaj w ogrodzie. Dobra, schowaj tam pochodnie, nie wydurniaj się. O proszę, włamanie do zamku. Neskenes gwint. Pierdalają jakimś językiem z dupy. Dobra, olać tu. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubracie. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić.
Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą tamnicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Taki żarcik, co? Chodzi o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszę, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far-Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać.
No dobrze. Kurwa, co to się tutaj stało? Ta się chyba... Kurwa, gdzie jest mój ekwipunek? Zajebałem książkę i nie mogę jej przeczytać. Okidoki, list. O, mogę skakać w off. O, proszę, to się przyda. To już mam. No, wejrzysz. Dobra, widzę, że jest coś ułomny. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Gwenhar, Tvegledyven, Eseten, Vathern, Gerard. Stój! O! Proszę bardzo. Chcę grać w karty. Zobaczmy. Chyba nie muszę wymieniać, są dobre. Zastanawiamy tylko ta karta, co to jest. O kurde. O chuj, co to jest za łucznik? Zawsze celuj w kolano. Co to jest? No to jest to Franz. To jest kurwa mać. Widzę, że idziemy na całość, cholera.
Głupi śmieciu, kurwa. Jezus remis, agis. Lol? No ale zostaje ci ziomuś dwie karty. Co ty zrobisz z dwoma kartami? No jedna to jest pożoga, nice. No i git, no to wygrałem. I jeszcze dobieramy karteczkę. O tak. O tak, ale będzie combo. Uuu la la. Już się pasował. GG 23-0. Tylko korony? Ojejku. O, jest nowy przedmiot, Poltest. Zajebiście, zobaczmy to. To jest dobre. To się przydaje, ale to jest chyba mega dobre. Dobra, na razie użyjmy to. Na razie użyjmy tego, że usuwa pogodę. To też się przydaje. Bo tak jak tutaj mam tylko czyste niebo jedno. No tak. Dobra. Ale fajnie, że jakiś ziomuś chciał zagrać ze mną w karty. Ja w ogóle mam tu coś na mapce. Jak to wygląda? Jest ten śmieszny zameczek. Jest jeden znacznik. Drogowskaz, no dobra. Chodźmy do Velen. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Aż mam ciary, chciałem dokończyć, aż mam ciary, kurde, jak przechodzę tu do Velen i znowu będę musiał robić to samo, tylko na wyższym poziomie trudności. Ech. W sumie do Białego Sadu też muszę wrócić, żeby wszystkie pytajniki odznaczyć. No tak. Tam zostało mi trochę rzeczy do robienia. Ziemia niczyja, 5 dni później, ale długa podróż. O, nice. Czemu on ubrał tą kurtałę? Lol.
Chyba gra dostosowała najlepsze rzeczy, które miałem. Gdzie jestem na mapce konkretnie? A, tutaj, dobra. Zadania. Trudne zadania. Niektóre za trudne na tym etapie. Wydaje się, że ten poziom... Aha, widzę, że za bardzo tam nie mam po co iść. Okej, to zagram sobie w Gwinta jeszcze w tym odcinku, podejrzewam. To jest tak, tutaj ekwipunek. Czemu gra mi wybrała? Ten pancerz. Ten pancerz jest w sumie fajny, który wybrała. Na pewno lepszy, mniej damage'a dostanę w nim. To wszystko można sprzedać, dobra. Sprawdźmy tutaj jeszcze, czy też mam tak zbugowane to. Aha, całkowity czas gry 1 dzień 21 godzin, czyli jednak to jest zjebane i zbugowane. Dobra, ciśnijmy do questa. Są jakieś stworki na dzień dobry, co to są? Dzikie psy, nie chcę walczyć z dzikimi psami. Ciśnij, Geralt. Siemaneczko, jaki masz problem, święty Mikołaju? O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale Wiecznego Ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale Wiecznego Ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. O, jakieś zadanie to jest poboczne, czy jak? Dobra, zróbmy to. Sąsie. Dlaczego by nie? Chyba, że one są jakoś bardzo daleko po rozmieszczane. Nie, no to jest... Jedno jest tu. Tu. Okej, jest spoko chyba. Chyba nie spotkam żadnych potworów tutaj zbyt silnych. Okej, jakieś już są. Ale to są takie psy. Kurwa mać. No dobra, bez przesady. Dzikie psy z pierwszego levela mnie orają. Ja pierdzielę, co się dzieje w tej grze?
Ej, panowie. Dobra, ten odcinek już trwa długo. Spalę tylko ten jeden. Chyba, że tu będzie jakiś... Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy bruk. Kurde. Teraz święte oleje, a tyle się dobrze paliło. On jest dosyć silny z tego, co widzę. Nie! Kurde. Zapomniałem właśnie, że to wybucha. Gdzie masz jakiś ekwipunek? Gdzie ty zginął i co zostawiłeś ekwipunek? To nie twój. Teraz wystarczy użyć igni. Dobra. To jest jakiś kawałek stąd. Ale na piechotę da radę. Jest dobrze. Czy ja mogę tu Aha, dobra, jeszcze nie mogę, bo mam trzeci level. O kurwa, misiu. Który misiu ma level? O, nara misiu. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje, no byle się dobrze paliły. O kurwa, mam zjebane bóle. Nie lecz się, wej. Henryk, nie lecz się. O, ten ma czwarty level. Ja pierdzielę. Dobra. Jest jad. Ja potrzebowałem do czegoś jad. Ale nie pamiętam do czego. Jest zajebiście. Kolejny jad. Ja bym go potrzebował przypadkiem więcej. Tu jest jeszcze jakiś ghoul. Nieźle. Dobra, gin w frajerosie. Prochy. Będziemy ćpać. Chyba, że to nie takie prochy. Teraz wystarczy użyć igni. Ło, to jest już daleko dawać konia. Chodź, potyczko. Dalej.
jakaś wioseczka. Czy w tej wioseczce coś mamy? Jest tablica z ogłoszeniami. Tempo, tempo! Odcinek prostego questa chyba będzie bardzo długi. Ale chcę to dokończyć w jednym odcinku, nic. Jakiś niedobitek się trafił. Wow, gule czwarty level. Może tutaj ulepszę moją postać. Ile to w ogóle teraz daje? Szybszy przyrost, ja mam jakieś tam większe obrażenia zawsze są. Od mojego konia w podróży. O, spaliłem sobie konia. Okidoki, dawaj. Dawaj jad. Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem... Dobry klient, a on na nas skosą. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że gule załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Powiedzcie mi, że ja odblokowałem tutaj nowe... Jest nowe... Nowe drzeweczko. Zastanawiam się nad tym teraz. A nie, to było to, cholera. Potrzebuję trochę tego, trochę tego. Holy shit, za dużo rzeczy potrzebuję. No niewątpliwie będziemy Queen używać, więc... Teraz wystarczy użyć igni. Dobra. Wróć do kapłana. Chodź tu, płotka. Przepraszam, że cię chciałem podpalić, ale... Tak wyszło, no. No nie gniewaj się już, no. Wow, są jakieś... Dzikie gówniksy.
Gule. O kurwa, idź stąd, szybko znikaj. Co to było? Fuck my life. Czemu mam tutaj tak jakby dwa zadania? Jak tam, Wierzminie? Zadanie wykonane? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Dokładnie. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będzie cię zabić. Kurwa, go. To Wiedźmin, no. Ale we trzech przecież damy mu radę. Takie questy. Oż ty bestie. No ej, chłopacy. Syn. Dobra, gin, kapłanie. Frajerusie, kapłanusie. Chodź. To się przyda. Ktoś to do mnie kupi, to się przyda. Dobra, ludzisko, ja się z wami będę tutaj żegnał. Ten odcinek i tak już za długo trwa, także trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.